Samorządowcy w Ostrowcu Świętokrzyskim lubią określać miasto jako część Trójmiasta nad Kamienną. Prezydent Jarosław Górczyński od początku sprawowania urzędu może pochwalić się dobrymi relacjami z prezydentami Skarżyska i Starachowic. Włodarze mają wspólne plany, teraz postanowili swą współpracę zacieśnić i spisać stosowną partnerską umowę. Umowa partnerska, która oparta o wspieraniu idei samorządności, o wspólnych interesach, powiązań i możliwościach w ramach aktów prawnych pod kątem, bardzo mocno chcę podkreślić, nowego okresu programowania 2014-2020. Mówiąc wprost, samorządowcy Skarżyska, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego zamierzają ściśle współpracować, głównie przy pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. Łącząc siły, gminy liczą na lepszą pozycję przy podziale środków. Współpraca między samorządami zaczyna przybierać realnych kształtów. Doszliśmy do takiego wniosku, że nasz głos musi być mocniej słyszalny w regionie i stąd taka inicjatywa i taka wprowadzenie systematyczności. Proponujemy, aby nasze spotkania odbywały się systematycznie i abyśmy korzystali ze swoich doświadczeń, ze swoich dobrych praktyk. Ta współpraca będzie mogła nabierać realnych kształtów, dlatego że do tej pory mieliśmy fazę przygotowawczą, myśleliśmy o tym, o co będziemy aplikować. W tej chwili już to się właściwie precyzuje i pokazują się nam pola współpracy. To jest to współpraca w sferze gospodarczej, w sferze społecznej, ale również w sferze kulturalnej. Idea muzykalowego Trójmiasta nad Kamienną, które Państwo na pewno już znacie. Samorządowcy mają już plany na najbliższe działania. Dzięki współpracy mogą wspierać się doświadczeniami. Starachowice chcą od Ostrowca Świętokrzyskiego dowiedzieć się, jak stworzyć spółdzielnię socjalną. W Ostrowcu Świętokrzyskim działa spółdzielnia socjalna. Będziemy chcieli skorzystać z doświadczeń Ostrowca w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej i ma bardzo możliwe, że dojdzie do współpracy z Centrum Integracji Społecznej, dlatego że my jako Starachowice stoimy przed uruchomieniem spółdzielni socjalnej w naszym mieście, więc tutaj ta współpraca najprawdopodobniej zafunkcjonuje niebawem. Współpraca między miastami może przynieść więcej wymiernych korzyści. Jej efekty mają odczuć głównie mieszkańcy Trójmiasta nad Kamienną, które chce realizować wspólne projekty. Musimy się wspólnie zastanowić, czy w najbliższych latach nie byłoby dobrym rozwiązaniem, aby spółka komunalna bądź spółka, która będzie należała do kilku gmin w naszych powiatach, mogła odbierać odpady komunalne z terenu tych gmin, przez co mielibyśmy pośredni wpływ na cenę odbioru odpadów komunalnych. Jeżeli mówimy o gospodarce śmieciowej, to jest to oddzielna inicjatywa i pod tą inicjatywę każdy z naszych samorządów, każdy z naszych gmin będzie dedykować określone środki jako wkład własny. I tu mamy dwie wersje. Albo dokapitalizujemy spółkę Złojanik, albo powołamy nową spółkę, która będzie przejmie część obowiązków. Umowa partnerska zdaniem prezydentów miast nie wyklucza i nie koliduje z tą podpisaną przez miasta i powiaty z Nadkamiennej. Gminy zdaniem włodarzy mają po prostu więcej wspólnych interesów. Umowa, którą podpisujemy, nie wyklucza tej, którą zawarliśmy z powiatami i z poszczególnymi gminami, tylko że jako miasta powiatowe, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, naprawdę mamy dużo większe możliwości niż niektóre mniejsze gminy i łatwiej nam też w niektórych zakresach współpracować. Strony porozumienia szukają korzyści w konsolidacji. Im silniejszy będzie głos trzech samorządów, tym większą mają szansę na realizację swych planów.